Witam w autorskim podcaście i newsletterze Na Celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie Państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na Wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Uniwersytet WSB, Merito. Dzisiaj w podcaście Na Celowniku moim Państwa gościem jest podpułkownik Robert Michniewicz. Czołem, Panie Pułkowniku. Witam serdecznie Pana, witam serdecznie Państwa. Podpułkownik Robert Michniewicz. Były oficer polskiego wywiadu, 23 lata służby, w tym 11 poza granicami, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Polskiej Akademii Nauk. Prymus roku Ośrodka Kształcenia Kadr Wywiadowczych, w cywilu związany z bezpieczeństwem biznesu, zajmował się kontrolą wewnętrzną, audytem, bezpieczeństwem korporacyjnym. Zajmował stanowiska dyrektorskie w dużych polskich podmiotach zbrojeniowych. I co ważne, od niedawna pisarz. Panie pułkowniku, nie pierwszy pan, że tak się brzydko wyrażę, związany ze służbami specjalnymi, w tym przypadku z wywiadem, który wypuszcza swoją książkę, ale prawda jest też taka, że wcale nie ma was tak dużo. Pojawiła się pana propozycja dla czytelników, Partnerzy Początek. No jak sam chyba tytuł wskazuje, spodziewamy się trylogii czy czegoś dłuższego, bo patrząc chociażby na pana kolegę po fachu, Wincenta Sewerskiego, też miała być trylogia, a ja już mam pół półki zajęte Wincentem, za chwilę pewnie panem. No chciałbym pójść śladem Wincenta w tym przypadku, może nie pół półki, ale cała półka też by mnie satysfakcjonowała. Bardzo dobra odpowiedź, całkiem poważnie. O czym właściwie jest książka? Bo trochę zdradzając, ale chciałbym, żeby przede wszystkim pan pułkownik to rozwinął. Zaczyna się właściwie w momencie rozpoczęcia właśnie wojny, bo nie chcę mówić konfliktu, w Ukrainie. Co pan w ogóle chciał jakby przekazać, pisząc książkę? To jest powieść z kluczem? Ma być może tłumaczyć ludziom pewne procesy? O co właściwie w tym wszystkim chodzi? Tak naprawdę to krótka reklama tej książki, która jest jak najbardziej prawdziwa, więc nie jest to żadna formuła, którą chcę wykorzystać przy okazji naszej rozmowy. Powiem tak, jest to najbardziej aktualna książka sensacyjna na polskim rynku księgarskim. Jej aktualność polega na dwóch elementach. Po pierwsze, akcja książki rozpoczęła się 22 lutego 2022 roku, czyli jak pan i państwo widzicie, całkiem niedawno, tym bardziej, że zacząłem ją pisać we wrześniu ubiegłego roku, w związku z tym wtedy była jeszcze bardziej aktualna. To jest pierwszy element. Drugi jest taki, że akcja książki dzieje się za naszą wschodnią granicą, praktycznie w pobliżu linii frontu, gdzie rozpoczął się konflikt rosyjsko-ukraiński. W związku z tym mamy historię najbardziej aktualną i myślę, że powinna ona interesować bardzo wielu czytelników. Czy ona ma klucz? To tutaj bym się wahał jakby w takim mądrym pokiwaniu głową, no bo jest pierwsza podstawowa sprawa. Ja jako autor tej powieści szukałem dobrej sceny, na której moi bohaterowie powinni działać. I to było bardzo proste skojarzenie dla mnie, tak jak powiedziałem, kiedy ją rozpoczynałem w połowie września ubiegłego roku, nie chcąc pójść klasycznym tropem, czyli jakiejś książki czy powieści szpiegowskiej, która odbywa się w realiach miast, zmieniamy tutaj otoczenie i tak dalej. Postanowiłem, że moi bohaterowie najlepiej się wykażą, kiedy znajdą się w bardzo trudnych warunkach, a te najtrudniejsze warunki w tym momencie, które przyszły mi do głowy, to był początek agresji rosyjskiej na Ukrainę. I moim celem nie było pokazywanie okrucieństw wojny, nie było celem ostrzeganie przed wojną, przed zagrożeniem rosyjskim, nie. Po prostu chciałem, prosto mówiąc, wykorzystać tą sytuację do większego udramatyzowania historii, którą opowiedziałem w tej książce. No pytam między innymi dlatego, że w pewien sposób środowisko szeroko pojmowanych polskich służb specjalnych, nie tylko wywiadu cywilnego, w pewien sposób gdzieś się otwarło, te książki się pojawiają. No nie sposób pisać o czymś do końca, na czym się człowiek nie zna, więc na pewno
własne doświadczenie i przygody, tak trochę w cudzysłowie, zawsze można wykorzystać, ale do tego wrócimy za chwilę, kiedy będziemy szerzej rozmawiać jeszcze o służbach specjalnych. Ja bym jeszcze o tej książce chwilkę chciał jednak porozmawiać, bo mówi pan, że tutaj jakby tym argumentem, atrybutem, w sumie nie wiem do końca jak to nazwać, jest ten czas i że pan pułkownik w pewien sposób to wykorzystał. Z drugiej strony ja bym powiedział, jest to też pewnego rodzaju ryzyko, bo pojawiały się jeszcze przed wybuchem tak naprawdę wojny pewne opracowania książkowe oczywiście wydawnictwa i z polskimi generałami i z zachodnimi. No i tam najróżniejsze były prognozy, że tą wojnę z Rosją przegramy, jak ona może przebiegać i tak dalej. Jak pan do tego czasu podszedł? Bo sam pan powiedział, że pół roku tak naprawdę po tej pełnoskalowej agresji zabrał się pan za pisanie, więc teoretycznie pół roku ma pan w głowie, wie pan co się wydarzyło, to dąży pan jednak tym tropem, czy chce pan trochę pewnej alternatywnej rzeczywistości pokazać? Chce pan być pewnego rodzaju, nie chcę brzydko powiedzieć, że wróżbitą, ale tym, który wskaże, jak według niego się to potoczy, czy w ogóle plan na to wszystko tak naprawdę był całkowicie inny? Tak jak powiedziałem, plan był w sumie bardzo prosty dla mnie, bo ja nie zamierzałem tworzyć jakiejś kompletnej fikcji, tworzyć innej rzeczywistości, tak jak pan powiedział, książki, która nam przedstawi zupełnie inne realia niż one były. Wręcz przeciwnie, ja starałem się oprzeć w dużym stopniu na tych elementach, które były nam znane, a więc po pierwsze 24 lutego i wystąpienie Putina tam o godzinie 6 rano, kiedy on tłumaczył powody, dlaczego należało podjąć tą operację pokojową, jak to było nazwane, dlaczego walczy z tymi ukraińskimi faszystami wspieranymi przez siły zachodnie, które chcą zawładnąć, pokonać niepodległą Rosję. To był dla mnie tylko, tak jak powiedziałem już wcześniej, pretekst do tego, żeby w tych realiach umieścić akcję mojej książki. To, że zacząłem ją pisać 6 miesięcy po rozpoczęciu tak naprawdę działań wojennych, mnie ułatwiało sprawę, bo ja oczywiście patrząc z perspektywy czasu wiedziałem jak i co się wydarzy. Natomiast starając się przenieść historię w okres, w którym ją umieściłem, czyli to są te pierwsze dni wojny, korzystałem po prostu w jakimś stopniu, bo nie twierdzę, że to jest w jakikolwiek sposób dokumentalnie oddane, jak wyglądały pierwsze dni agresji rosyjskiej, ale korzystałem chociażby z ogólnodostępnych materiałów, jak działania rosyjskie się rozwijały i jak bronili się Ukraińcy. Natomiast podkreślam, nie jest to książka o wojnie. To jest książka, która ma pokazać, jak w bardzo trudnych warunkach, w których znaleźli się bohaterowie książki, a przede wszystkim główna postać, to jest porucznik Barbara Szymańska, przez kolegów zwana Baszką. Bohaterowie mieli znaleźć się w sytuacjach krańcowych, w których oczekiwałem, że odpowiedzą na moje wątpliwości, jak można by w takiej sytuacji zrealizować swoje zadanie, które się ma, nie poddając się, nie rezygnując, nie opuszczając rąk, tylko starać się zarówno uratować własne zdrowie i życie, jak i ewentualnie te informacje i materiały, które przy okazji całej sprawy udało się zdobyć, które są w sumie bardzo ważne, o czym się przekonają czytelnicy, zapoznając się z moją powieścią, ponieważ informacje, które bohaterowie uzyskają, mają bardzo istotny wpływ nie tylko na sytuację, która dotyczy wojny rosyjsko-ukraińskiej, ale też mają odniesienie dosyć istotne do sytuacji, do bezpieczeństwa naszego kraju. Podjął się pan, pułkownik, wydaje mi się, że mimo wszystko trudnego zadania, chociaż chce pan chyba pokazać, że wcale takie trudne to nie było, bo o co mi chodzi? No niestety jako społeczeństwo bardzo lubimy pewnego rodzaju interpretacje zero-jedynkowe. Ja cały czas powtarzam, że świat służb specjalnych to właśnie wcale nie jest zero-jedynkowe. To jest te takie 0,5, by nie powiedzieć, przekładając to na kolory, właśnie, że ten szary króluje. Chociaż raz usłyszałem, że wszystkie kolory wręcz tęczy. A wskazywanie, kiedy bohaterowie znajdują się w sytuacjach, jak pan to określił, skrajnych, końcowych, no podejmowane decyzje, zwłaszcza w sytuacji stresu i zagrożenia, nie zawsze są trafione, nie zawsze będą takie, które byśmy oczekiwali, bo z różnych przyczyn robimy jednak pewne rzeczy inaczej. Panie Arturze, ja bym tu panu przerwał, bo ja ostatnio przeczytałem takie, czy niedawno, bardzo fajne określenie psychologiczne. To się określa się nim sytuację właśnie krańcowego zagrożenia. To jest tak zwane pole śmierci. Ja powtarzałem kilkakrotnie przy okazji różnych moich wypowiedzi, wywiadów to określenie, starając się jak najbardziej rzeczywiście oddać tą sytuację, przed którą ja postawiłem moich bohaterów. I teraz psychologia mówi o tym, że człowiek w takim zagrożeniu, kiedy nie może się już cofnąć,
bo za sobą już nie ma nic. Przed sobą ma przeciwnika, często bardzo silnego, przygotowanego, dla którego pokonanie nas nie jest najmniejszym problemem. Natomiast to pole śmierci jest mechanizmem psychologicznym, które wywołuje u nas najwyższy poziom koncentracji, wysiłku umysłowego, co pozwoli albo powinno pozwolić na znalezienie właściwego rozwiązania. I o to mnie chodzi, jeśli chodzi o postępowanie moich bohaterów. Czy oni na tym polu śmierci, w obliczu tej sytuacji, będą w stanie odpowiednio zareagować? Jest to dla mnie niezwykle ciekawe i podobne pytanie będę stawiał w kolejnych moich książkach. Na które już z niecierpliwością czekamy. A powoli przechodząc tak naprawdę od pana książki do tematów służb specjalnych, chciałbym zapytać, czy tak naprawdę jest jeszcze miejsce na księgarskich półkach, na kolejne pozycje? Czy jest właśnie coś, o czym właściwie można bądź wręcz trzeba pisać? Czy pozostało pewnego rodzaju, być może tutaj jakby te piękno słowa jest w pewien sposób ważne, ta fabuła, pomysł, czy może jednak właśnie bardziej takie wewnętrzne pana intencje związane z trochę z ostrzeganiem społeczeństwa przed pewnymi procesami, wskazywanie i tłumaczenie właśnie tych procesów, bo ja mam pewnego rodzaju, no nie chcę powiedzieć diagnozę, bo ona w sumie gdzieś tam nie będzie pomagała w leczeniu czegokolwiek, ale wydaje mi się, że właśnie ludzie po służbach specjalnych, a zwłaszcza po najróżniejszych podmiotach wywiadowczych mają pewnego rodzaju, no na pewno niewrodzoną, ale w pewien sposób wyuczoną łatwość pisania. Jest to coś chyba naturalnego, no z prostej przyczyny, no z każdego działania niestety, ale na papier trzeba pewne rzeczy przełożyć. Trzeba przełożyć to w sposób, o co męczę swoich studentów, czyli precyzja wypowiedzi, konkret, przyczyna, skutek i tak dalej, no bo to się wydaje tak naprawdę kluczem do sukcesu i sukcesu w sensie, no bo po coś pewne czynności, właśnie te niejawne, te, które najbardziej ludzi tak interesują, te kolokwialnie nazywane tajnymi, żeby jednak pokazać, że no po coś właśnie to jest. To czy w pana przypadku też tak było? Bo to też taka ciekawostka. Po raz kolejny o osobie z wywiadu słyszę, że ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Może to jest dobra uczelnia po prostu. W to zdecydowanie nie wątpię, a może trochę inaczej to wyglądało, ale zostawmy naszych słuchaczy z pewnego rodzaju niedosytem. Ale wracając jakby do clue całego pytania. Faktycznie widzi pan miejsce dla swoich książek jeszcze na półce? Jest ta taka niewykorzystana jeszcze przestrzeń na nich? Czy całkowicie jednak widzi pan, że na te tematy można pisać jeszcze inaczej i ten pana pomysł tam właśnie jest i chce pan z nim wejść? Moim zdaniem, gdybyśmy rozmawiali o pisaniu jakiejś monografii, historii wywiadu, encyklopedii działalności wywiadowczej, to myślę, że wtedy takie pytanie czy taka wątpliwość byłaby zasadna. Czy biorąc pod uwagę, że ktoś już podobną monografię albo encyklopedię wyjaśniając różnego typu określenia operacyjne kiedyś napisał, no to następna będzie właściwie powieleniem pewnych rzeczy, może być nudna dla czytelników albo zwyczajnie po prostu takiej pozycji nikt nie kupi. Natomiast mnie się wydaje, że jeżeli obracamy się w kręgu powieści sensacyjnych, powieści szpiegowskich, to chociażby patrząc na rynki krajów anglosaskich, takich powieści może powstać parę setek w każdym roku i one znajdą swoich czytelników, jeżeli będą ciekawe, jeżeli będą pisane w sposób realistyczny, jeżeli będą potrafiły wciągnąć osoby czytające te książki i spowodować, że będą one zainteresowane tą akcją. W związku z tym, nie stawiając sobie tutaj jakichś wybitnych celów, żeby komuś opowiadać o właśnie tych rzeczach takich powiedzmy klasycznych, jeśli chodzi o wywiad, o metodach postępowania, nie wykładać sposobów łączności czy sposobów werbunku. Jeżeli przenosimy to na pole czy na niwę tworzenia fikcji literackiej, to myślę, że tutaj nie mamy żadnych ograniczeń i takich książek naprawdę może powstać mnóstwo. Natomiast chcę powiedzieć, że moim zdaniem, obserwując twórczość moich kolegów, którzy napisali już naprawdę po kilka książek, czego im w jakimś sensie zazdroszczę, ale z drugiej strony się cieszę, że ja jestem na początku tej drogi, czyli przeżywam to, co oni przeżywali parę lat temu i czuję tą satysfakcję z tych początkowych kroków. Natomiast patrząc na ich twórczość, to powiedziałbym, że każdy z nich pisze w jakiś inny sposób. Jest to inna forma wypowiedzi na temat tych przygód oficerów wywiadu, współpracowników, z którymi mają do czynienia, przeżyć, z którymi mają do czynienia. W związku z tym myślę, że tutaj każdy z nas znajdzie jakieś swoje miejsce na rynku księgarskim,
A jak będziemy zachęcali czytelników do czytania a to powieści sensacyjnej, gdzie więcej się dzieje, a to bardziej klasycznej powieści szpiegowskiej, albo jeszcze jakiegoś innego rodzaju powieści sensacyjnych, to myślę, że będziemy też w jakimś stopniu rozbudowywali ten rynek, co będzie z korzyścią zarówno dla nas, dla czytelników, jak i dla osób, które też na ten rynek w jakimś momencie trafią, bo ja sam słyszałem niedawno o kolejnych moich dwóch kolegach, którzy wpadli na pomysł, żeby na papier przelać i teraz nie powiem co, bo sam nie wiem, ale mają zamiar coś napisać. Myślę, że osoby zainteresowane bardzo będą się z tego faktu cieszyły. Ale to takie inne pytanie trochę mi się urodziło. Być może już je kiedyś nawet w jakimś odcinku komuś zadałem, pewnie w bardziej zbliżonej formie niż tej, której zadam teraz. Już nie patrząc czysto pod kątem wywiadu, ale czasem też miksu służb specjalnych i sił specjalnych, no to każde z państw, które jednak na tym rynku chce coś znaczyć, no to jest Bourne, idąc po dużym skrócie myślowym, jest James Bond, tak, Francuzi też coś tam próbują zrobić w tym temacie. Czy w takim razie to, co teraz wy, nazwijmy to weterani wywiadu, czy to cywilnego, czy wojskowego, będziecie tworzyli, to tak naprawdę właściwie w pewien sposób wszystkim, łącznie ze służbami czy agencjami, powinno zależeć, abyście to zrobili w sposób dobry, bo też będziecie, no jakby nie patrzeć, jednak kreować mniej lub bardziej świadomie u czytelnika pewien wizerunek profesjonalnych i skutecznych służb specjalnych. Ja się przyznaję, że trochę mi przeszkadza takie wrzucanie do jednego kotła, do jednego worka tych wszystkich elementów, o których pan powiedział. Czyli tak, historia Borna, Mission Impossible, James Bond i wreszcie ta twórczość moich kolegów, jak również moja pierwsza książka, czyli Partnerzy Początek. Ja myślę, że gdybyśmy zaczęli się zastanawiać tak naprawdę nad kolejnymi pozycjami, to by się okazało, że to są zupełnie niepodobne do siebie rodzaje literatury, czy nie wiem jak to nazwać nawet, czy, no bo to są głównie filmy o Jamesie Bondzie, czy Mission Impossible. Tak naprawdę to są, ja bym powiedział, filmy czy literatura przygodowa, taka, to nie jest literatura i to nie są przykłady tak naprawdę działalności wywiadowczej, o której mówimy. One tylko dotykają w jakimś sensie tej tematyki, bo mówimy, że James Bond oczywiście to jest komandor MI6, a Mission Impossible to bohater należy do nieznanej szerzej organizacji, która zajmuje się niebywałymi sprawami i ratuje zawsze świat. Natomiast dla mnie to są typowo przygodowe sytuacje. One polegają na walce z przeciwnikiem jakimś potężnym, który coś złego chce światu zrobić, ale tak naprawdę to w żadnym aspekcie, moim przekonaniu, nie są to książki ani filmy szpiegowskie. Nie mówimy o prowadzeniu takiego typowego wywiadu, nie mówimy o spotkaniach ze źródłami wywiadowczymi, nie mówimy o łączności operacyjnej. W żadnej z tych pozycji, o których wspominam, nie mamy typowych elementów, które by dotyczyły pracy oficera wywiadu tak naprawdę. I teraz jakbyśmy wyjęli z tego worka tak naprawdę te książki, te powieści, które napisali moi koledzy, tak, jest ich mnóstwo też po stronie zachodniej, po stronie amerykańskiej czy brytyjskiej, bo w końcu to oni są liderami tego rynku, to znaleźlibyśmy bardzo wiele pozycji właśnie takich, o których ja myślę i które są podobne do naszych powieści. To są powieści, gdzie tak naprawdę pokazujemy pracę wywiadu, nie starając się tutaj w jakiś sposób tworzyć niesamowitego mitu wywiadu, natomiast wchodzimy w te sfery, które są no, zamknięte dla zwykłego człowieka, gdzie czytelnik słysząc wywiad wyobraża sobie coś niesamowitego i tak naprawdę jest, bo to jest działalność, w której trzeba być pasjonatem, trzeba się w to bardzo mocno zaangażować. To jest działalność, która zajmuje nam często 24 godziny na dobę, bo nie może być tak, że przychodzimy do pracy, załatwiamy sprawy, o 16:15 zamykamy safe na klucz, drzwi na klucz i wychodzimy, idziemy do domu i dalej się nic nie dzieje. Tak nie jest. Tym bardziej, jeżeli działamy w warunkach zagranicznych. To jest to praca, która nam zajmuje tak na dobrą sprawę 24 godziny na dobę, nawet jeżeli tylko część z tego to są faktyczne działania operacyjne. Natomiast wracając jeszcze na chwilę do kwestii literackich, chciałbym wrócić do swojej powieści. I tutaj powiedziałbym, że bez problemu można zróżnicować czy stwierdzić, że powieści moich kolegów mają zupełnie inny charakter niż moja. Dlatego każdy z nas pewnie znajdzie swoje miejsce w sercach czytelników i osoby zainteresowane, które będą chciały nasze książki czytać. Ja poczyniłem podstawowe założenie. Książka, którą ja piszę, musi być książką atrakcyjną dla mnie. Ona nie będzie nudnym opowiadaniem o metodach pracy
wywiadzie, o sposobach łączności wywiadowczej, o tym, jak pisze się raporty, odbywa się wielogodzinne trasy sprawdzeniowe, żeby się przekonać, że nie idzie za nami obserwacja przeciwnika albo w żaden inny sposób nie jesteśmy kontrolowani przez kontrwywiad obcego kraju. Moje książki będą polegały na aktywnych wydarzeniach, tak jak pan doskonale wie po przeczytaniu Partnerów Początek. To jest książka akcji, w której akcja dzieje się praktycznie cały czas. Zwroty, zaskakujące wydarzenia, tempo wysokie, od którego trudno się jest oderwać. Ja tą książkę bym nazwał taką książką w stylu amerykańskim, książką drogi, gdzie ta droga trwa cały czas i nawet jeżeli bohaterowie mają chwilę odpoczynku, to też tylko służy to temu, żeby się zastanowić, jak działać dalej, jak nie dać się złapać, jak wyrwać się z kolejnej pułapki, która może być za chwilę przez naszych przeciwników przygotowana. Te książki mają być dla mnie atrakcyjne i dlatego sądzę, że będą atrakcyjne dla moich czytelników. Natomiast zapewniam wszystkich, że pomimo, że pozornie one mogą wyglądać, czy ich akcja może przypominać wydarzenia czy akcje filmów typu James Bond czy Mission Impossible, tak zdecydowanie nie jest. Tamte historie są historiami branymi z Księżyca, które mają być dobrą zabawą i służyć właśnie głównie pokazaniu jakichś niebywałych wydarzeń, techniki i zdarzeń, które są trudne do wyobrażenia dla typowych oficerów wywiadu, startujące rakiety, niesamowita technika i tak dalej. W moich książkach będziemy szukali rozwiązań realistycznych. Bohaterowie nie odlecą nagle rakietą kosmiczną i nie przelecą dookoła globu i wylądują na innym kontynencie. Nie, oni muszą sobie poradzić sami. Ja zapewniam moich czytelników, że główna bohaterka Partnerów w dalszych częściach, które już mam w jakiś sposób w głowie, nie stanie się Jamesem Bondem, nie skoczy ze śmigłowca na środku Atlantyku, nie zanurkuje bez aparatu tlenowego na pokład rosyjskiego okrętu podwodnego, gdzie dowódcy tego okrętu ukradnie kody startowe do rakiet z głowicami atomowymi, które są ukryte na przykład w dżungli brazylijskiej. I cały pojedynek jej ze światem, ze złym światem, żeby uratować ten dobry świat, nie zakończy się nagle na dachu najwyższego wieżowca na świecie w Dubaju, gdzie w trakcie słownego pojedynku z oficerem wywiadu rosyjskiego pokona go i w ten sposób będzie czuła satysfakcję. Nie. Rozwiązania, które będą w moich książkach, będą rozwiązaniami takimi, które powinien znaleźć tak na dobrą sprawę każdy zwykły człowiek postawiony w sytuacji krańcowego zagrożenia. Ja bardzo dziękuję za ten głos, dziękuję także za tę opinię, bo oczywiście w pewien sposób jest to inne, no i każdy podkreśla, już uproszczając i mówiąc tylko o Bondzie, no to, że nie jest to historia i jak w wywiadzie to wygląda, niestety zazwyczaj jest to bardziej monotonne, brzydko mówiąc nudniejsze, nie obrażając oczywiście nikogo, a przynajmniej nie mając takich intencji. Cieszę się, że pan się śmieje, ale zderzenie z popkulturą jest, tak? Filmy z Bondem czy Mission Impossible mają służyć zabawie, prawda? W ciągu 2 czy 3 godzin mamy przeżyć niesamowite wydarzenia i to, czy one są w jakimkolwiek stopniu realistyczne, przy tym słowie bym postawił ogromny znak zapytania, one nie są realistyczne. One mają bawić, one mają dawać atrakcje i na tym to wszystko polega. Pan jest w ogóle zdecydowanie dyplomatą, bym powiedział, bo to nie są filmy przygodowe, tylko takie filmy akcji, takie typowo hollywoodzkie, ale to też takie porównanie mi się trochę nasuwa, tak? Bo na podstawie książek Wincenta Sewerskiego powstał przecież miniserial Nielegalni, no i umówmy się, część tak naprawdę publiczności obejrzy chętnie i zarówno czy to Borna, czy to Bonda, którąkolwiek część, jak i stworzony ten serial, nie będący oczywiście wierną kopią tego, co było w książce, więc mimo wszystko jako autorzy musicie się trochę liczyć właśnie ze zderzeniem z popkulturą, bo to chyba będzie najlepsze słowo, gdzie no jednak ten odbiorca też inaczej patrzy, niż wy jako autorzy mieliście właśnie pewne intencje. Tak? No tak, ale mówimy o popkulturze i mówimy o popkulturze przede wszystkim w tym spojrzeniu czy w ujęciu właśnie takim anglosaskim, zachodnim. Natomiast ja chcę powiedzieć Państwu, że otrzymuję naprawdę bardzo dużo opinii na temat mojej książki, z czego jestem ogromnie zadowolony i dumny tak naprawdę, bo gro tych opinii jest opiniami pozytywnymi. Natomiast powiem tak, że w co trzeciej recenzji czy opinii, którą dostaję od moich czytelników, jest stwierdzenie, że to jest znakomity materiał na serial albo na film. I zmierzam do tego, że to jest powieść, tak jak powiedziałem, która stoi na gruncie działalności polskiego wywiadu i pojedynku z rosyjskim wywiadem. Powieść realistyczna, a pomimo tego nasi czytelnicy, Polacy, szukają tutaj odniesienia do właśnie
historii, która będzie historią filmową albo stanie się serialem. Czyli tego typu opowiadanie o moich bohaterach również wywołuje tego typu zainteresowanie i może znaleźć kiedyś swój obraz na ekranach. Powtórzę się, czego oczywiście życzę, bo to już mówiłem wcześniej. Dziękuję bardzo. Całkowicie poważnie, bo w pewien sposób też jednak pan nakreślił, jak, no dość ogólnie, ale jednak, jak wygląda świat służb specjalnych, no to przejdźmy do troszeczkę, proszę się nie obrazić, ale poważniejszych rozmów, bo na pewno też ma pan swoją wizję tak naprawdę i o to chciałbym zapytać. Jak ten nowoczesny wywiad, w domyśle oczywiście polski, no bo przede wszystkim pod tym kątem patrzymy, jak te służby winny wyglądać? Wyzwania, zagrożenia, realia znacząco co najmniej od 2 lat, jak od niecałej dekady, no i jednak się zmieniły. Amerykanie również swoje postrzeganie, nie tylko oni, ale także oni gdzieś tam zweryfikowali, bo się okazało, że właśnie pewne założenia nie były trafione, nie były dobre. Jako Polska też musimy popatrzeć poprzez możliwości zarówno samych służb specjalnych, jak i przez to, co chcemy osiągnąć jako państwo, na arenie międzynarodowej, tak już nie chcę używać tego wyświechtanego trochę słowa geopolityka, ale jednak w Europie, być może na świecie, bo przecież na nasze możliwości musimy to wszystko przełożyć i na no, aspiracje też, ale aspiracje w pewien sposób wyważone, a wszystko co państwo jako takie chce realizować, no w tym aspekcie będzie realizowało za pośrednictwem czy właściwie w wykonaniu służb specjalnych. Jak pan widzi te służby już nie tyle może dzisiaj, co jutro, jak według pana, nie wiem, może pan będzie chciał tylko o wywiadzie cywilnym powiedzieć, to już zostawiam pana gestii, jak będzie pan chciał o całości służb, to proszę uprzejmie, jeżeli tylko wywiad cywilny, również się nie obrażę. Rozumiem, że scena należy do mnie, mogę puścić wodze fantazji albo podzielić się moimi przemyśleniami. Kamera poszło. Ja bym zaczął od tego, że przede wszystkim to, jeżeli rozmawiamy tylko i wyłącznie o polskim wywiadzie, jak on mógłby wyglądać, jak powinien wyglądać na dzień dzisiejszy, to jest to dosyć prosta kwestia. Jeżeli mówimy w ogóle o tym, jak powinien wyglądać wywiad, czy wywiady innych krajów i nasz w porównaniu z nimi, to sprawa staje się dużo bardziej złożona, prawda? Ponieważ no, my nie prowadzimy wywiadu takiego na skalę światową, nie mamy ani takich możliwości, ani takich funduszy, ani odpowiedniej ilości pracowników, bazy do tego, żeby takie działania prowadzić. Nie możemy się porównywać w żadnym stopniu z wywiadem rosyjskim SWR, ani z Amerykanami, ani z Brytyjczykami, ponieważ oni prowadzą swoje działania praktycznie w każdym zakątku świata. W związku z tym tu bym powiedział o pewnej kwestii, która mnie zafascynowała w ciągu ostatnich kilku lat. Mówię tutaj przede wszystkim o działaniach wywiadu rosyjskiego, który chyba działał w sposób też zaskakujący dla służb specjalnych zachodnich, ponieważ to już dawno przestała być typowa działalność wywiadowcza. Myślę tutaj o rozgraniczeniu pomiędzy wywiadem placówkowym czy wywiadem realizowanym przez nielegałów czy oficerów drugiej linii, czyli tą klasyczną formułą, a wywiadem w takim rozumieniu, jak to się określa, wywiadem aktywnym, czyli inaczej mówiąc wywiadem hybrydowym, który w moim przekonaniu jest bardzo skuteczny i zdejmuje całe to zagrożenie, że nagle będzie skandal, bo wpadnie oficer, który reprezentuje dany kraj i powiemy wtedy, że Rosja, czy Polska, czy Francja szpieguje w jakimś innym kraju i zdobywa informacje w sposób nielegalny. Rosjanie, funkcjonując od kilku lat w tej formule tego wywiadu hybrydowego, jakby nawiązali według mnie do takiej klasyki, którą znamy chociażby z czasów II wojny światowej, gdzie dużą rolę odgrywała inspiracja, dezinformacja, oddziaływanie psychologiczne na społeczeństwa krajów przeciwnych, krajów wrogich w stosunku do czy Rosji, czy Niemiec, czy Stanów Zjednoczonych, czy Wielkiej Brytanii. Myślę tutaj o czymś takim, o czym zdarzyło mi się już parę razy powiedzieć, ale to jest temat oczywiście, którym zajmuje się bardzo wiele osób, że Rosjanie przeznaczyli ogromne fundusze i ogromne ilości osób skierowali na ten odcinek do krajów wspólnoty zachodniej, których celem jest oddziaływanie na społeczeństwa zachodnie. Robi się to poprzez wprowadzenie takich osób do różnego typu organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji, organizacji dobroczynnych, nawet do organizacji kościelnych. I zadaniem tych osób jest uprzytamnianie społeczeństwom, że ich własne rządy prowadzą złą politykę w stosunku do nich, bo chociażby w aspekcie wojny rosyjsko-ukraińskiej
Jaki jest sens dla społeczeństw zachodnich, żeby znaczna część ich podatków była kierowana na kupowanie broni dla Ukrainy, dostarczanie wsparcia dla Ukrainy, przeznaczanie swojego sprzętu wojskowego? Nagle Holandia, Dania czy inny kraj staje się bezbronny, bo mając tych 12 czy 15 samolotów, nagle je wszystkie oddaje dla Ukrainy. I uprzytamnianie takich elementów społeczeństwom, gdzie na pewno jest bardzo wiele osób niezadowolonych z tego, że same żyją na bardzo niskim poziomie materialnym, jest czymś bardzo dającym duże szanse dla Rosjan osiągnięcie powodzenia. Działają też na Zachodzie partie, o których jeszcze parę lat temu wiedzieliśmy, a one się z tym nie kryły, że biorą wręcz pieniądze w postaci kredytów na przykład z Moskwy. To są wszystkie te partie skrajnie prawicowe, których nazwy wielokrotnie były powtarzane także w naszych mediach. W związku z tym Rosjanie przeszli do zupełnie innej formuły i tu mówimy o tym, że nagle zaczęli oddziaływać na procesy wyborcze w Stanach Zjednoczonych, w innych krajach zachodnich. Nawet wyciągnęliśmy z tego wniosek, że wybór chociażby poprzedniego prezydenta Stanów Zjednoczonych był efektem oddziaływania Rosjan na elektorat amerykański w takiej czy w innej formule. Czy wywiady zachodnie są do tego przygotowane, czy same takie działania prowadzą? Ja mam tu bardzo wielkie wątpliwości, bo nie słyszałem nic o jakichkolwiek przykładach, a sądzę, że gdyby Rosjanie tego typu aktywność na swoim terenie wykryli, to nadaliby temu bardzo duży rozgłos. I teraz wracając do sytuacji wywiadu polskiego. Nie prowadzimy tej działalności globalnej. Nie mamy 20 paru tysięcy pracowników, oficerów wywiadu, tak jak ma wywiad cywilny rosyjski na przykład. Nie operujemy miliardami dolarów i nie mamy tak rozbudowanej techniki operacyjnej. W związku z tym nasze działania powinny być działaniami konkretnymi, skupionymi na określonych obszarach geograficznych i tematycznych. Natomiast podstawą jest wyszkolenie bardzo dobrych pracowników, którzy będą sobie radzili w każdej możliwej sytuacji. Tak też dotychczas było, tak było w czasach, kiedy ja jeszcze pracowałem, że zajmując się kwestiami politycznymi na przykład w placówce, w której pełniłem swoje obowiązki, no starałem się też dotrzeć do informacji ekonomicznych, do różnego typu innych informacji o charakterze chociażby społecznym, które by nam dawały odpowiedni obraz danego kraju, jego stosunku do nas i tego, co możemy osiągnąć, realizując naszą politykę wobec tego kraju. No i właśnie, w pewien sposób przecież działanie w ogóle służb specjalnych, ale zwłaszcza tego wywiadu, to jest właściwie trochę przewidywanie jutra. Ja nie chcę mówić o pewnego rodzaju wizjonerstwie, ale o takim prawdziwym, klasycznym też prognozowaniu, opieraniu się na pozyskanych informacjach. Wręcz to, co pan pułkownik przed chwilą powiedział. Ja bym powiedział o pewnego rodzaju chirurgicznych operacjach, tak? Przekładając to oczywiście na polskie możliwości. To czy ten wywiad ma szansę tak naprawdę pójść w taką stronę? Tutaj jakby wyzwania, które będą się pojawiały również jako cele, ale wyzwania też nad pewnego rodzaju, ja nie chcę powiedzieć, że przetrwaniem instytucji jako takiej, tak? No ale jednak służby specjalne przecież są chociażby gwarantem tak naprawdę przetrwania państwa jako takiego w sytuacji poważnego kryzysu politycznego. One mają to zapewniać, a tutaj może się okazać, że czasem pojawiają się problemy no, o takim trochę wewnętrznym charakterze. Czy widzi pan, że jest szansa, aby ten wywiad miał tą możliwość pójścia tą ścieżką, ja nie chcę powiedzieć, że którą on sam chce, ale przecież to są parametry, które są definicyjnie wpisane w służby specjalne, że są to organizacje uczące się, dostosowujące się do realiów i rzeczywistości, ale bez badania tej potencjalnej przyszłości też w pewien sposób będą się same przecież ograniczały. No dokładnie, oczywiście, że tak. To jest bardzo słuszne ujęcie, natomiast jakby z założenia głównym celem działalności wywiadu jest wyprzedzanie rozwoju sytuacji, prawda? Czyli dotarcie do odpowiednich źródeł, do odpowiednich informacji na etapie, kiedy dopiero w kręgach decyzyjnych kraju, który nas interesuje, takie decyzje mają zapaść. No bo przecież tak naprawdę to jeżeli Rosjanie atakują Ukrainę i my wiemy to tylko z tego, że widzimy rosyjskie jednostki skupione wokół granic ukraińskich, no to przepraszam, to jest żadna praca wywiadowcza, no bo to możemy zobaczyć w telewizji, prawda, czy przeczytać w internecie. Natomiast dla wywiadu kluczowe jest, żebyśmy wiedzieli te 2, 3,
miesiące wcześniej, że w kręgach decyzyjnych rosyjskich w tym przypadku, ale możemy mówić też o Korei Północnej, o Chinach czy o innych krajach, które stanowią dla nas cele naszego rozpracowania, naszego zainteresowania i w jakimś stopniu zagrożenie przecież dla sytuacji dla naszego kraju czy dla bezpieczeństwa naszego kraju. Chcielibyśmy dotrzeć z dużym wyprzedzeniem do tego, do takich elementów ich pracy analitycznej, że oni się zastanawiają nad możliwymi takimi rozwiązaniami. I tylko to jest tak naprawdę clue działalnością wywiadu. Nie to, co następuje potem. Wywiad oczywiście też znajdzie swoje miejsce w sytuacji, która już się toczy, bo zawsze tutaj możemy pracować nad rozpoznaniem następnych działań przeciwnika, ale nigdy dla wywiadu nie będzie sukcesem jakby odnotowywanie, że coś już się stało, a my uważamy, że to jest dobre czy złe, bo to nie ma żadnego sensu. No, takie komentarze mogą płynąć ze strony dziennikarzy czy analityków siedzących w kraju i obserwujących sytuację na ekranach swoich telewizorów. Dla wywiadu to jest kompletne fiasko. W związku z tym wracamy do poprzedniego wątku, czyli koncentrujemy się na wybranych tematach, na wybranych krajach, które tak naprawdę są dla nas ważne i tam kierujemy nasze wysiłki, żeby odpowiednie informacje zdobyć. Ja, jak Państwo doskonale wiecie i Pan również, no od ładnych kilku lat nie jestem aktywnym oficerem wywiadu, więc trudno mi jest wystawić laurkę czy przedstawić jakąkolwiek ocenę, jak nasz wywiad sobie z taką sytuacją radzi, a nawet gdybym wiedział, to nie mógłbym tego powiedzieć. Natomiast wyobrażam sobie, że w tym kierunku powinny iść nasze działania i takie powinny być główne wyznaczniki tego, co wywiad powinien robić. Ja przyznaję, że mam osobiste wątpliwości, czytając o tym, że wyznaczeni zostają ludzie na szefów służb wywiadowczych, którzy nigdy nie pracowali w wywiadzie, nigdy nie pracowali za granicą, nie mają żadnego doświadczenia tak naprawdę już nie tylko operacyjnego, ale po prostu zwyczajnie w pracy, chociażby w placówkach dyplomatycznych. To zawsze rodzi jednak duże problemy, bo trudno podejmować kluczowe decyzje, a w końcu szefowie instytucji wywiadowczych podejmują najważniejsze decyzje w oparciu o to, jak mi się wydaje. Taka osoba podejmując decyzję powinna wiedzieć, jak to jest, powinna mieć doświadczenie. Ja sobie wyobrażam, że klasyczny model zarządzania wywiadem, który znamy z innych krajów demokratycznych, to mamy polityka, który jest szefem, ale on jest otoczony zastępcami i niższej rangi specjalistami, którzy mają kilkunasto, kilkudziesięcioletnie doświadczenie w zakresie pracy wywiadowczej, tak jak ona powinna wyglądać, mają rozeznanie zarówno metod, jak i aktualnej sytuacji działania swojej własnej instytucji. To nie może być działalność, która polega na tym, że nam się wydaje i my w tej chwili wymyślimy taki, a nie inny sposób działania, bo to nie prowadzi do sukcesów, prowadzi najwyżej do fiaska, o ile nie do marnotrawienia po prostu sił i środków. No dochodzimy chyba w tym momencie do czegoś, co niestety staram się nie robić takich przytyków, ale jednak, bo jest to oparte na faktach i media chociażby też o tym donosiły, więc żadnej tajemnicy nie zdradzimy. No, nazywam to polityczną ignorancją, kiedy raport, i to zdaje się autorstwo właśnie Agencji Wywiadu, trafiając tam, gdzie ma trafić, a dotyczący tego, że niedługo może się pojawić pewien wirus, który się rozleje właściwie nie tylko po Europie, ale i po całym świecie, no jest w pewien sposób niestety, ale ignorowany. No to przechodzimy właściwie do takiego ostatniego wątku, który w pewien sposób jest kontynuacją tego, o czym pan pułkownik przed chwilą mówił. Zadam pytanie tak. Reforma, ustawa o kontroli nad służbami, system polskich służb specjalnych, zostawić to wszystko, zmienić, ewolucja czy rewolucja, jak pan na to wszystko patrzy, czy właśnie w tym kształcie, tu już sobie nawiązuje trochę do całego systemu, te służby powinny wyglądać, jakby pan właśnie kolejny raz o to właściwie zapytam, swoją wizję miał tego przedstawić, pan to widzi trochę inaczej, czy może w sumie jest dobrze, ale trzeba by tam jakieś korekty tylko zrobić? Pytanie oczywiście jest bardzo sensowne, natomiast kryje w sobie jedną pułapkę dla mnie. Jak to już kilkakrotnie w tej rozmowie padło, no nie jestem czynnym oficerem wywiadu od 2006 roku. W związku z tym, jak naprawdę działa w tej chwili polski wywiad, czy wywiad cywilny, czy wywiad wojskowy, czy może trochę więcej wiemy tak naprawdę o działalności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ale tak naprawdę to byłoby w dużym stopniu powiedzeniem właśnie czegoś takiego, że no wydaje mi się, że to powinno być tak, ale tak na dobrą sprawę nie wiemy, jak to jest tak w tej chwili. W związku z tym ja sądzę, że zdecydowanie powinien być nadzór polityczny nad służbami,
ale nadzór polityczny, który zmierza po prostu do tego, że nie jest to wykorzystywanie przez polityków służb specjalnych, bo to jest kluczową kwestią, czyli służby specjalne realizują swoje zadania nie wskazywane przez polityków, tylko są rozliczane przez polityków. Tak moim zdaniem to powinno wyglądać. Wspomniałem już wcześniej o tym, że nasz wywiad to tak naprawdę powinien być, biorąc pod uwagę możliwości, jakie ma, chyba że nagle się objawią duże środki budżetowe, które wywiad będzie mógł dostać, znajdzie się dużo więcej utalentowanych kandydatów do pracy w wywiadzie i odbędzie się odpowiedni proces ich przygotowania do służby. I wtedy potrzebni nam będą tak naprawdę doświadczeni ludzie ze średnich szczebli kierowniczych i z tych wyższych szczebli kierowniczych, którzy będą potrafili tych młodych ludzi poprowadzić. Czy formuła tej działalności powinna się koncentrować wyłącznie na kierunku wschodnim, który jest, też nie zdradzając żadnych tajemnic, naszym głównym i najbardziej dla nas niepokojącym kierunkiem? To ja mam wątpliwości, bo oczywiście powinniśmy patrzeć znacznie szerzej, bo jest kilka przynajmniej innych miejsc na świecie, które szykują różnego typu zagrożenia i może akurat nasz wywiad będzie w stanie tam dotrzeć. Natomiast uważałbym, że powinniśmy naprawdę bardzo poważnie zastanowić się nad reformą służb wywiadowczych, ale nie prowadzonych w ramach dyskusji publicznej, tylko w ramach różnego typu gremiów fachowych tak naprawdę. Ja myślę, że też nie chciałbym tutaj żadnych politycznych wystawiać ocen, ale wydaje mi się, że odcięcie kilka czy kilkanaście lat temu doświadczonych oficerów wywiadu, którzy mając ten 20-paroletni staż w różnych realiach, w których działali, mogliby dostarczyć bardzo interesujących i ważnych wniosków i rad, jak wywiad, w jakim kierunku powinien pójść wywiad cywilny polski, odcięcie ich od tego typu działalności i niekorzystanie z ich doświadczenia, nawet na zasadzie po prostu gremiów kierowniczych, już gremiów opiniotwórczych czy opiniodawczych, już nie jako czynnych oficerów wywiadu, jest po prostu bardzo dużą stratą. Jaka ta formuła powinna być? To tak jak powiedziałem, na pewno nadzór polityczny, ale nadzór, który jest typowym nadzorem, a nie zadaniuje po prostu służb wywiadowczych do realizacji określonych zadań zgodnie z interesem politycznym tej czy innej partii, bo tak zdecydowanie nie powinno być. Natomiast gdzie powinniśmy się skoncentrować i w jaki sposób działać, no to ja bałbym się konkretnie na ten temat mówić. No właśnie, panie pułkowniku, no bo przecież katalog interesów państwa mamy właściwie niezmienny, a służby przecież na tym katalogu pracują, a właściwie jego realizują. I na ten argument, o którym przed chwilą pan powiedział, tak, no nie mam aktualnej wiedzy, nie jestem już w służbie, czy właściwie nie mógłby paść trochę kontrargument, no właśnie, czy to też nie jest feler obecnego kształtu, że właściwie nic nie wiemy, właściwie nikt nic nie wie poza służbą daną samą w sobie, tak? No tak jest. takie moje zastanowienia się. A na koniec, naprawdę już tak całkowicie też krótko, o inną rzecz jeszcze chciałbym zapytać. Właściwie pan już w pewien sposób o niej wspominał. Tak jakby nasza, to tak trochę w cudzysłowie, ale wielkość zainteresowania. No bo są te kierunki, które ładnie pan nazywa oczywistymi. Niektóre, które też poniekąd wspomniane dzisiaj, bym powiedział prawie, że oczywistymi. Jakby pan miał taki trochę nieograniczony budżet, to szedłby pan faktycznie jako szef na przykład jakiejś służby, nazwijmy ją X, żeby to już nie było, czy to jest AW, czy jakakolwiek inna instytucja, to szedłby pan wtedy, że dobra, od dzisiaj działamy globalnie i jesteśmy konkurentem Stanów Zjednoczonych, Rosji, Chin i być może jeszcze paru innych państw mniej lub bardziej oczywistych, czy jednak nie, dobra, skupiamy się na, nie wiem, pobliskim podwórku, bądź po prostu Europie, zagrożeniach mogących się tutaj zbliżać, to w którą stronę by pan z tym poszedł? Gdybym miał takie możliwości, to myślę, że najpierw bym się skoncentrował na tych kluczowych naszych interesach, czy potencjalnych zagrożeniach dla naszego bezpieczeństwa i to nie tylko bezpieczeństwa takiego typowego, powiedzmy, bezpieczeństwa zbrojnego. Patrzyłbym na kwestie polityczne, ale również na kwestie ekonomiczne. Więc jeżeli tego typu potrzeby zostałyby zaspokojone poprzez użycie części tego hojnego budżetu, o którym pan wspomniał i tylko kierując tam część oficerów mi podległych, to oczywiście rozesłałbym innych oficerów i przeznaczyłbym odpowiednie środki też na pracę na innych kierunkach, które mogą być dla nas bardzo istotne. Bo przykładowo, spędziłem parę lat na Bliskim Wschodzie. Nie zdradzę tu wielkich tajemnic, mówiąc, że był to rejon Zatoki Arabskiej. I teraz, czy to jest tak naprawdę kluczowy rejon z punktu widzenia polskich interesów? No tak, że tak powiem, odpowiedzielibyśmy, że no,
Pewnie nie, no bo to nie jest Rosja, to nie jest jakieś inne zagrożenie poważne i tak dalej. To, co się tam dzieje, to tak naprawdę nas ciekawi, ale możemy spokojnie słuchać z mediów, jak to się wszystko odbywa. Tymczasem to jest tak naprawdę źródło bardzo wielu, bardzo ważnych spraw, które mogą rozwijać się czy wpływać na sytuację światową. Mówimy o ogromnych zasobach surowców naturalnych, które są kluczowe dla rozwoju świata. Ropa naftowa, gaz ziemny, te wszystkie elementy, na których się opiera w dużym stopniu nasza gospodarka. I to pokazuje, że ten region jest istotny. Dwa, dzieje się tam bardzo wiele rzeczy, o których bardzo niewiele wiemy tak naprawdę. Czyli małe kraje tego regionu, które często odgrywają bardzo istotne role polityczne w przypadku różnego typu konfliktów, nie tylko regionalnych, ale również toczonych na poziomie globalnym. Mówimy chociażby o, przykładem tutaj doskonałym będzie zmarły 2 lata temu prezydent Omanu, który, jak dowiedzieliśmy się po fakcie, był pośrednikiem przy zawieraniu porozumień atomowych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Ktoś by powiedział, co taki Oman i taki jakiś tam szejk tego Omanu tak naprawdę potrafi zrobić. No właśnie potrafi. Tak samo mówimy o roli Kataru, który również odgrywał kilkakrotnie bardzo ważną rolę w likwidacji różnego typu konfliktów regionalnych chociażby, z czego później poczyniono zarzut ze strony innych dużych państw tego regionu, chociażby Arabii Saudyjskiej, wszyscy pamiętamy, albo możemy pamiętać konflikt jeszcze do niedawna pomiędzy Arabią Saudyjską a Katarem, który spowodował zerwanie stosunków dyplomatycznych i praktycznie napiętnowanie Kataru z intencji właśnie Riyadu. W związku z tym w ten rejon też bym wysłał oficerów i też bym się na tym skoncentrował, też bym przeznaczył odpowiednie fundusze na to, żebyśmy tam chociażby w formule tej przyjacielskiej ze służbami tego regionu współpracowali, ale też bardzo uważnie patrzyli na ten rejon. Także chętnie bym widział duże fundusze, które miałbym w swojej gestii i rzeczywiście przeznaczyłbym je na szeroką działalność. Ja chciałbym powiedzieć, że w czasach jeszcze mojej służby jednym z szefów agencji wywiadu był pan Zbigniew Siemiątkowski. I kilka osób czyniło zarzut, że no, prowadzi zbyt szeroką działalność, bo kieruje delegacjami, które udawały się do bardzo wielu krajów, często bardzo orientalnych w naszej dotychczasowej czy wcześniejszej działalności. Natomiast ja powiem, że pan Zbigniew Siemiątkowski położył ogromne zasługi właśnie ku temu, żeby ten nasz wywiad działał w bardzo szerokiej formie, tworzył różne więzi partnerskie, bo przecież o to chodzi w sumie dla krajów, z którymi znajdujemy nić porozumienia, gdzie możemy się wymieniać informacjami i dzięki właśnie aktywności pana Siemiątkowskiego polski wywiad otworzył się na świat. Nie na świat w tym znaczeniu, że współpracujemy z Amerykanami czy Brytyjczykami, bo to jest oczywiste i z nimi taka współpraca od lat 90. i początku roku 2000 istnieje. Natomiast nawiązaliśmy te kontakty z bardzo różnymi krajami, co naprawdę może przy odpowiedniej aktywności i, że tak powiem, wzajemnej wymianie dawać bardzo duże korzyści dla naszego wywiadu. I myślę, że na tym zostawimy trochę naszych słuchaczy z jednej strony z niedosytem, ale dzięki temu może bardzo chętnie będą oczekiwać na naszą kolejną rozmowę, do której już, panie pułkowniku, oczywiście zapraszam. Bardzo chętnie, z przyjemnością. Dzisiaj moim państwa gościem w podcaście Na Celowniku był podpułkownik Robert Michniewicz, były oficer polskiego wywiadu cywilnego, a dzisiaj pisarz i autor książek. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję panu za zaproszenie do tej rozmowy. Pozdrawiam serdecznie państwa. Dziękuję za uwagę. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera Na Celowniku pod adresem www.nacelowniku.com. Jeśli doceniasz podcast i newsletter Na Celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/nacelowniku.